odświeżoną Skodę Kodiaq prezentowałem Wam na tym kanale już dwukrotnie. Na początku była to topowa odmiana Laurin & Clement z dwulitrowym dieslem. Następnie odmiana bardziej przyziemna, a więc wyposażenie Style, silnik 1.5 TSI, 150 koni mechanicznych i napęd tylko na przednią oś. Dziś ponownie Skoda Kodiaq po faceliftingu, jednak w pewnym sensie odmiana prawie topowa, jednak w zupełnie innym kierunku. To jest odmiana Sportline, a pod maską pracuje dwulitrowa benzyna o mocy 190 koni mechanicznych z napędem na wszystkie koła, a więc w pewnym sensie połączenie praktyczności już z taką namiastką sportowych wrażeń z jazdy. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes, a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. W tej wersji wyposażenia Kodiaq odstaje stylistycznie od innych odmian w gamie. Po pierwsze, mamy czarną atrapę chłodnicy z czarną obramówką, zupełnie inny zderzak z dodatkowymi wykończeniami prawdziwych przelotów powietrza, troszeczkę inny design, przeloty powietrza teoretycznie przez całą szerokość samochodu, choć tak naprawdę ten element i tam z przodu to są już jedynie atrapy, jednak prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze, szczególnie w tym opcjonalnym czerwonym kolorze, który z tymi czarnymi dodatkami po prostu łączy się fantastycznie. A jeśli chodzi o bok, również mamy kilka dodatkowych czarnych elementów wykończeniowych, aby podkreślić usportowiony charakter tego samochodu. Po pierwsze mamy oznaczenie Sportline na zderzaku, czarne obudowy lusterek, czarne relingi dachowe, czarne wykończenia progów na dole, jednak te elementy są w kolorze nadwozia. W standardzie otrzymujemy felgi o rozmiarze 19 cali, a w naszym egzemplarzu mamy opcjonalne felgi 20-calowe, które bardzo spójnie prezentują się z tym nadwoziem. Pomimo, że jest to usportowiona odmiana Sportline, wciąż możemy zakupić tak zwany pakiet na bezdroża, a więc dodatkowe osłony podwozia, aby niczego nie uszkodzić, jeśli zjedziemy gdzieś na drogi nieutwardzone. Jeśli chodzi o tył, tutaj również kilka minimalnych zmian znajdziemy. Po pierwsze mamy wszystkie oznaczenia w kolorze czarnym, a więc centralnie przeliterowany napis Skoda, po lewej stronie Kodiaq, a także 4x4 po prawej stronie, jeśli zdecydujemy się na odmianę z napędem właśnie na wszystkie koła. Podobnie jak z przodu mamy wykończenie we wzorze plastra miodu, zderzak minimalnie inny z chromowanym wykończeniem, a także atrapami końcówek układu wydechowego. Na klapie bagażnika dwutonowy spoiler z czarnym wykończeniem, a także czarnymi dokładkami aerodynamicznymi. A jeśli chodzi o bagażnik, w wersji Sportline nie mamy żadnych różnic względem odmiany Style czy Laurin & Clement. Wszystko jest dokładnie takie samo. Jeśli interesuje Cię ta kwestia, odsyłam do filmu z Kodiaqiem Style, który był w wersji 5-osobowej, a także do filmu z Kodiaqiem Laurin & Clement, który był natomiast w odmianie 7-osobowej. A teraz zapraszam już do wnętrza. Jeśli chodzi o wnętrze, to znajdziemy tutaj kilka znaczących różnic względem innych odmian, aby czuć się tutaj po prostu nieco bardziej wyjątkowym. To jest dobre określenie. W Kodiaqu Sportline znajdziemy zupełnie inne kubełkowe, sportowe fotele z naprawdę bardzo dobrym trzymaniem bocznym. Czarną tapicerkę, jest tutaj jak w prawdziwie sportowym
samochodzie. Mamy również nową kierownicę spłaszczoną u dołu z emblematem Sportline. Leży ona naprawdę bardzo dobrze w dłoni. Nie jest za bardzo masywna, jednak również nie jest zbyt cienka. Taka naprawdę odpowiednia. Muszę przyznać, że wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Gdy uruchamiamy pojazd na ekranie, wita nas komunikat Sportline i zupełnie inna skórka systemu inforozrywki. Również za kierownicą mamy troszeczkę inny design, aby podkreślić to, że jest to samochód nieco bardziej usportowiony. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, mamy tutaj wykończenie imitujące włókno węglowe, czarne wykończenie w kolorystyce Piano Black. Tutaj jeszcze się to naprawdę dobrze prezentuje. W standardzie otrzymujemy dwustrefową klimatyzację, a także elektrycznie sterowany fotel kierowcy. Opcjonalnie zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera oraz skrajne miejsca tylnej kanapy mogą być podgrzewane. Za kierownicą znajdziemy łopatki do zmiany biegów, jeśli byśmy mieli preferencje do jazdy według zupełnie własnego stylu jazdy. Ilość miejsca, jak to w Kodiaku, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Mieszczę się tutaj bez najmniejszego problemu. W naszym egzemplarzu nie ma opcjonalnego panoramicznego dachu, a więc jest nieco więcej miejsca nad głową. Oczywiście Sportline również może być skonfigurowany jako samochód 7-osobowy. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. I opcjonalnie również możemy mieć usportowione zawieszenie DCC, w którym mamy m.in. tryb offroad, co w połączeniu z pakietem na bezdroża powinno dać gwarancję, że wszystko pójdzie tak jak powinno, gdy będziemy jechać po drogach nieutwardzonych. Wracając do Kodiaka, tapicerka drzwi jest wykończona alkantarą z białymi przeszyciami, jak najbardziej w porządku. Plastiki na górze również są miękkie, jak najbardziej ok. Jakość wykonania jest w porządku. No, troszeczkę może coś zaskrzypiało, jednak jest jak najbardziej ok, więc teraz już nie będę przedłużał. Jeśli chodzi o specyfikację naszego dzisiejszego egzemplarza, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, pod maską 2.0 TSI, 190 koni mechanicznych, 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a także napęd na wszystkie koła. To oznacza, że ten samochód jest w stanie przyspieszyć od 0 do setki w 7,6, a prędkość maksymalna to 215 km na godzinę. Więc teraz oczywiście to sprawdzimy, uruchomimy ten samochód, włączymy tryb sportowy, wyłączymy kontrolę trakcji. Udało się włączyć ESC Sport. Przełączę teraz ten ekran, abyście widzieli prędkościomierz na środku. Zapnijmy pasy oczywiście. I sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Jak widzicie, launch control. Jak najbardziej sprawnie, jednak na początku minimalny lag i również minimalne szarpanie podczas zmiany z jedynki na dwójkę, jednak myślę, że w przypadku tego samochodu, który nie jest stworzony z założenia przynajmniej, aby dawać bardzo sportowe emocje za kierownicy, myślę, że jest to jak najbardziej akceptowalne. To nie jest samochód, którym będziemy bardzo często korzystać z launch control, również czas. Myślę, że jak najbardziej akceptowalny. A jeśli chodzi o wrażenia zza kierownicy Kodiaka Sportline po faceliftingu właśnie z 2.0 TSI, to muszę przyznać, że jest to bardzo specyficzna konfiguracja. Auto wyróżnia się na tle innych odmian, które Wam prezentowałem i daje zupełnie inne odczucia zza kierownicy. Pomimo, że nie mamy tutaj usztywnionego zawieszenia w standardzie, dopiero musimy włączyć tryb sportowy lub skonfigurować to w trybie indywidualnym, to wciąż samochód wydaje się prowadzić znacznie lepiej, znacznie sprawniej. Oczywiście to z pewnością jest zasługa tego, że w naszym egzemplarzu w końcu mamy napęd na wszystkie koła. I muszę przyznać, że ten samochód naprawdę potrafi dawać frajdę z jazdy na takich krętych drogach. Przełączmy skrzynię w tryb sportowy i zobaczcie, auto prowadzi się jak przyklejone, pomimo, że jest SUV-em. Jak najbardziej w porządku. Nie są to wrażenia tak jak w Stelvio, czy Veloce, czy Quadrifoglio. To jest samochód bardziej na co dzień, który z założenia ma tylko dawać namiastkę sportowej jazdy. Jednak muszę przyznać, że prowadzi się ten samochód naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kierownica również świetnie leży w dłoniach, więc jeśli potrzebujemy, jeśli mamy ochotę jechać nieco bardziej sportowo, to pomimo, że jest to naprawdę duży SUV,
może to powodować, może nie ogromny, tak przynajmniej lekki uśmiech na twarzy, jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o spalanie, według producenta w tej konfiguracji auto powinno zużywać około 8-9 litrów na każde 100 km. Jak widzicie w lewej stronie naszego ekranu, średnie zużycie długoterminowo, a więc na dystansie 1324 km i to jest całkowity przebieg tego samochodu, wyniosło to średnio nieco ponad 10 litrów. Teraz faktycznie wzrosło do niemalże 11, jednak to jest spowodowane tym, że auto przed nagraniem było uruchomione, aby się chłodziło i tak dalej, więc to się troszeczkę podbiło. Ogólnie wynosiło to około 10,3 litra, więc biorąc pod uwagę, że Skoda podaje, że powinno to wynosić około 9, to myślę, że wciąż jest to wynik jak najbardziej akceptowalny. Podczas jazdy w mieście musimy celować w około 9-10 litrów, oczywiście w zależności od naszego stylu jazdy. Jednak jeśli chcemy czerpać jakąkolwiek frajdę z kierownicy w tym samochodzie, to musimy celować w około 10 litrów w mieście. Na autostradzie około 8-9 litrów, jazda spokojna. Teoretycznie możemy zejść nawet do 4 litrów, jeśli będziemy jechać bardzo spokojnie. Jednak na co dzień powinniśmy celować w około 6 litrów. Jeśli chodzi o ceny nowego Kodiaka Sportline w takiej konfiguracji jak nasza, to jest to około 200 tysięcy złotych. Nie jest to może najtańszy samochód. Z pewnością nie jest najtańszy. Biorąc pod uwagę, ile on kosztował kiedyś, to jest to dość wysoka cena. Jednak biorąc pod uwagę aktualne ceny samochodów i to, ile ten samochód oferuje w takiej konfiguracji, ponieważ Style, tak jak mówiłem, niekoniecznie, jednak Sportline, myślę, że warto się zastanowić nad tym samochodem. Nie pobiegłbym do salonu, nie zamówiłbym go od ręki, przejrzałbym bardzo poważnie konkurencję, szczególnie tę koreańską. Jednak to, co oferuje ten samochód, ile daje emocji, ile daje frajdy zza kierownicy właśnie z dwulitrowym TSI, myślę, że jest to samochód naprawdę warty rozważenia. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowej Skody Kodiaq Sportline w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!